Świat jest często prosty, zwłaszcza kiedy oglądamy filmy akcji, kiedy oglądamy bajki. Podział jest binarny, na dobrych i na złych. Źli, tak jak Don Pedro z Krainy Deszczowców i wielu innych jemu podobnych, są źli natury. Z natury byli źli od zawsze, pewnie ich przodkowie też byli źli, oni są źli i będą źli. I są też dobrzy. Zawsze byli dobrzy, będą dobrzy, chcą być dobrzy. Czasami zdarza się, że jakiś zły bohater przejdzie na dobrą stronę mocy. Dobry bohater albo okresowo, albo zupełnie przejdzie na złą stronę, ale generalnie to dotyczy tylko pojedynczych postaci. Podział zostaje twardy, źli i dobrzy. I nie ma między nimi spotkania. Oni cały czas ze sobą walczą. I w tym kontekście niesamowite są słowa na dzisiaj z Biblią na co dzień z Ewangelii Marka. Jezus mówi na 2 października: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. To jest ciekawe, bo te słowa padają w momencie, kiedy Jezusowi tacy dobrzy, pobożni mówią: słuchaj, nie zadawaj się z tymi złymi. Źle skończysz. To zło cię zagarnie. Nie dasz sobie rady. Jezus w ogóle nie mówi tutaj o złu, o grzechu w kategoriach etycznych ani moralnych. Mówi, że zło to pewien rodzaj choroby. Czegoś, co wymaga leczenia. Czegoś, co ogranicza człowieka. Nie pozwala mu się cieszyć życiem, ani cieszyć się zdrowiem. A jak wiemy, to jest dopiero początek Ewangelii. Dopiero 2 rozdział. Na samym końcu Ewangelii dowiadujemy się, że wszyscy są tak naprawdę chorzy. Wszyscy potrzebują takiego lekarza, żeby dojść do pełni sił, do zdrowia, żeby w Jezusie odnaleźć swoje życie, swoje zdrowie, swoją pełnię. Paradoksem jest to, że najczęściej ci, którzy najbardziej doświadczyli tej choroby, najszybciej otwierają się na przesłanie Ewangelii, na przesłanie o zbawieniu, o leczeniu. Ale to przesłanie jest skierowane do wszystkich i to przesłanie mówi, że raz na zawsze ginie podział, zostaje wymazany. Podział na złych i dobrych. Wszyscy są chorzy, potrzebują leczenia, żeby zacząć żyć naprawdę. Dobrego dnia.